Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Przybądź, Duchu Święty, i ześlij światła strumień, abyśmy mogli kiedyś w przyszłości, dzięki słuchaniu Ciebie, Twoich słów, Twoich natchnień, osiągnąć szczęście bez miary, wieniec zwycięstwa, otrzymać zasługę męstwa, siedmiorakie dary. Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź, Pocieszycielu udręczonych. Przyjdź, aby to słowo było proste i mocne, ogniste i przejrzyste i przenikało wszystkich do głębi. Szala Maria, Rialehe, Szol, Melachie, Szaloj, przez Maryję przyjdź, przez jej serce przyjdź, przez jej miłość przyjdź. To dzisiejsze słowo z Dziejów Apostolskich jest to fragment, który nam przedstawia wydarzenie związane z dniem Pięćdziesiątnicy. Jest na początku takie zdanie tego fragmentu: kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, czyli dzień przez nich upragniony, utęskniony. Dzień Pięćdziesiątnicy, który dzisiaj nazywamy Dzień Ducha Świętego, Dzień Zesłania Ducha Świętego, czyli 50 dni po zmartwychwstaniu Chrystusa, 10 dni po Jego wniebowstąpieniu. Wszyscy posłuszni poleceniu Pana trwali w sali, w wieczerniku, modląc się z Maryją, z niewiastami, gorliwie czekając, aby Duch Święty zesłał na nich ogień, który ich rozpali, bo byli letni. Nie byli oziębli, ale byli letni. Ufali Panu, ale byli wystraszeni. Wierzyli, że zmartwychwstał, ale nie mieli siły i mocy, aby głosić to wszystkim, bo wydawał im się świat przerażający. Wydawało się, że ludzie tego świata są silniejsi, że skoro Żydzi ich prześladują, bo z powodu ich mistrza, którego krzyżowali, to co dopiero poganie, do których Chrystus chciał też ich posłać, potrzebowali ogień ducha. Więc po żarliwej modlitwie ich serc, przede wszystkim po żarliwej modlitwie niepokalanego serca Maryi, Matki Miłości, Miłosierdzia, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, Oblubienicy Ducha Świętego, Duch Święty gwałtownie przyszedł, jak wicher, i napełnił cały dom. Wszystkich, którzy tam przebywali. Oczywiście ten dom to jest symbol całego Kościoła, wszystkich czasów
wszystkich ludów, języków. Dom, którym jest duch, Kościół, duchowy dom dla wszystkich, którzy przyjmując Jezusa, przyjmują Ducha Świętego, których Duch Święty jest obecny. Duch Święty to ogień, który wypala i rozpala. Duch Święty, który kiedy przychodzi, to wypełnia serca, ale także i umysły i dotyka również języków. Także człowiek pod wpływem Ducha Świętego modli się językami i w obcych językach ogłasza wielkie rzeczy i dzieła Boże. Więc dlatego tak ważne jest, żeby chrześcijanie, także katolicy w naszych czasach, szczególnie otworzyli się na Ducha Świętego i na charyzmat modlitwy językami. Ten dar jest bardzo potrzebny, bardzo ważny, aby my poprzez ten dar języków właśnie ogłaszać te wielkie rzeczy Pana, a nawet przekazywać proroctwa. Bo może tak być, że ktoś, kto nie modlił się wcześniej językami, ale zaczął się modlić, pod wpływem Ducha Świętego może modlić się na przykład w jakimś języku współczesnym, po angielsku, i ktoś, kto może być na spotkaniu modlitewnym przy tej osobie, może zrozumieć wszystko, co Duch Święty poprzez tą osobę, w tym języku tej osoby, chce jej przekazać, mimo że ta osoba, która mówi modlitwą w językach, ona tego nie rozumie, nie wie, co Duch Święty wypowiada przez nią. I nieraz się zdarzają takie sytuacje, także we wspólnotach charyzmatycznych, że właśnie takie dzieła się dokonują, takie znaki. Nawet się zdarzało to na naszych spotkaniach, że ktoś, kto nie modlił, ktoś, kto nie znał języka włoskiego, modlił się w językach, a inna osoba to rozumiała, która była Włoszką z Włoch. I zrozumiała, że ta osoba modli się po prostu do Maryi na przykład, albo odmawia jakiś hymn do Ducha Świętego. Więc jak ważne jest, żeby Duch Święty modlił się w taki sposób, jak chce. Oddajmy Mu język nawet, nasze usta, żeby On przemawiał przez nas. A jesteśmy powołani do tego, żebyśmy ogłaszali wielkie dzieła Pana. A więc abyśmy świadczyli, abyśmy mówili: Jezus jest moim Panem. Ja w Niego wierzę, ufam Mu i miłuję Go. I żarliwie pragnę Mu służyć. On uczynił dla mnie to i to. Konkretnie. Panie, pragniemy, abyśmy przemawiali w Duchu Świętym. Abyśmy ogłaszali w języku Ducha Świętego wielkie dzieła Boże, które w nas uczyniłeś, które uczynisz przez nas. I w sercach tych, do których Duch Święty będzie przez nas też przemawiał. Duchu Święty, przyjdź, ognista miłości, niech zatrzymają się nad nami języki ognia. Niech każdy ognisty język ognia pochodzący od Ciebie zatrzyma się nad nami i spocznie w nas, aby nasze serca nigdy nie było ziębłe, ale gorące, a języki trzepotały pod wpływem Twojej obecności i tchnienia. Jak dobrze jest wiedzieć, że Ty, Duchu Święty, jesteś Panem i Ożywicielem, że jesteś tutaj. I teraz Duch Święty dotyka dwie osoby pośród nas. Namaszcza je teraz. Amen.